Witam wszystkich widzów na kanale Akwarium Sklep. Bohaterem filmiku jest kolejna popularna rybka grubowarg bubarny, Labeo bicolor. Grubowargi durbarne to są wesołe, ruchliwe, zwinne rybki, przypominające swoją budowę rekinów z wysoką pletwą grzbietową, które swoim kontrastowym ubarwieniem oraz niezwykłym sposobem pływania wnoszą radość do każdego akwarium. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnianie miłości do akwarystyki. Grubowargi dwubarwne pochodzą z południowo-wschodniej Azji. W 1996 roku gatunek oficjalnie został uznany za wymarły. Jednak w 2014 roku odkryto niewielką populację w rzece Chao Phraya w Tajlandii. Grubowargi dwubarwne preferują płytkie wody z piaszczystym lub kamienistym dnem. W okresie pory deszczowej migrują do zielonych lasów i pół, gdzie odbywa się tarło. Po raz pierwszy gatunek opisał Smith w 1931 roku. Początkującym akwarystom warto zastanowić się przed kupnem tych rybek. Grubowargi dwubarwne, jak i grubowargi zielone, preferują samotny tryb życia. Wykazują silno rozwinięty terytorializm, a z wiekiem stają się agresywne do przedstawicieli własnego gatunku. W akwarium najlepiej trzymać tylko jednego osobnika. Akwarium powinien być powyżej 200 litrów. W akwariach dorastają do 10-12 cm. Płodność osiągają w wieku 11-12 miesięcy, żyją do 5-6 lat. Grubowargi dwubarwne mają wydłużone, przypominające torpedę aksamitno-czarne ciało z jasno-czerwonym ogonem. Pletwa ogonowa rozwiczona. Otwór gębowy w położeniu dolnym z parą włosików. Rozróżnianie pciu dorosłych osobników nie jest łatwe. Samice są nieco większe, zaokrąglone w partii brzusznej i mają łagodnie zakończoną pletwę ogonową. Grubowargi dwubarwne preferują akwaria z piaszczystym podłożem, gęstą roślinnością, licznymi kryjówkami i korzeniami, grotami z łagodnymi krawędziami, ponieważ lubią wciskać się w różne szczeliny, ale jednocześnie potrzebują wolne miejsca do pływania. Światło powinno być rozproszone, ponieważ rybki nie lubią jasnego światła. Grubowargi dwubarwne lubią wyskakiwać z wody. Właśnie dlatego akwarium powinien być zasłonięty szybą. Potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25-30%. Zalecane również w akwarium z grubowargami, oprócz zastosowanego mocnego filtra, który wytwarza ruch wody, dołożyć napowietrzacz, ponieważ woda musi być bardzo dobrze natleniona. Optymalne parametry wody. Temperatura 23-27, pH od 6 do 7,5, GH od 5 do 15. W naturalnym środowisku grubowargi dwubarwne odżywiają się głównie glonami, resztkami roślin i algami, niewielkimi bezkręgowcami, larwami i zooplanktonem. Karmić rybek można żywą ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem i artemią. Spory udział w diecie ryb mają pokarmy pochodzenia roślinnego. Na przykład mrożone dynie, cukinie, sparzone liście salaty, szpinaku lub mniszki, luskany groch, ogórek itd. Dieta powinna być zróżnicowana i bogata w pokarmy mięsne i roślinne, gwarantującej dobrą kondycję i intensywne wybarwienie ryb. Można karmić jak żywymi, takimi mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Grubowargi dwubarwne nie mogą być trzymane z rybami czerwonymi, wolno pływającymi i wieloniastymi,
kiedy z kamień byli mieszkani. Najlepiej trzymać ich z bocami. Rozmnażanie. Rozmnażanie grubowargów dwuwarnych jest bardzo trudne. Obecnie rybki rozmnażane w dużych farmach rybnych w Azji Południowo-Wschodniej i w Europie Wschodniej przy użyciu hormonów. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.